Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Nieprzypadkowo, bo człowiek, który zostaje
zostanie pozbawiony miłości, ciepła rodzinnego. Człowiek, na którym od dzieciństwa dokonuje się jakichś niesłychanych eksperymentów w imię nie wiadomo skąd wziętych założeń. Człowiek, który nie może cieszyć się normalnym ciepłem domu rodzinnego, nosi w sobie wielkie rany, nieraz przez całe życie szukając własnej tożsamości, nie rozumiejąc siebie, tego, co kłębi się w jego sercu, podejmując nieraz rozpaczliwe kroki, fałszywe kroki i przeżywając głębokie rozterki. Dzisiaj chcemy dziękować Bogu za wasze rodziny, której tak bardzo po Bożemu chcecie wkładać poprzez naukę Bożą poszczególne zasady swojego życia. I tak jak wspomniałem na początku mszy świętej, trudno by mówić o rodzinie, gdyby nie odwołać się do dzieci, bo przecież jednoszczeni przychodzą do kancelarii małżeńskiej, żeby załatwić formalności małżeńskie przy spisywaniu tak zwanego protokołu narzeczonych. Kapłan stawia im pytanie na samym już koniec. Czy chcecie zawrzeć małżeństwo, jakie wierni zwykli zawierać, mające na cel rodzenie dzieci? Tak jest określenie tego małżeństwa. Rodzenie dzieci. Bo przecież rodzina jest po to, jak sama ta polska nazwa wskazuje, rodzenia, rodzina. Nie bez powodu te dwa słowa są podobne. Bo rodzina jest po to, tak Bóg to zaplanował, żeby na świat przychodziły nowe dzieci. To pierwsze przykazanie Boże. Jeszcze zanim ludzie zaczęli zastanawiać się, w jaki sposób przeszedł dawać Bogu, usłyszeli od Boga: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście mogli zaludnić ziemię. Tego Bóg chciał. Tak Bóg to zaplanował. I dzisiaj biada, jeśli człowiek wykręca się od tego, jeśli nie chce podjąć się tego zadania, za wyjątkiem tych, którzy powodowani wyższymi racjami odczytują inną wolę Boga. Ale dzieci to skarb społeczeństwa. Dzisiaj szczególnie o tym trzeba mówić, bo przecież wszyscy mamy świadomość, jak coraz mniej rodzi się dzieci. Ja sam pochodzę z rodziny, gdzie nas jest 7 plus rodzice już zresztą nieżyjący. I w moich czasach częściej spotykało się takie wielodzietne rodziny. Dzisiaj mówi się, że już rodzina z trójkiem dzieci to wielodzietna, a najczęściej mają jedno dziecko, dwoje. A wiele z takich małżeństw, które płaczą, błagają, chodzą po lekarzach, próbują, starają się, nie mogą mieć żadnego dzieciątka. To wielki ból dla nich i jakaś wielka tęsknota. Ale dzisiaj chcemy dziękować za tych wszystkich rodziców, którzy nie boją się podejmować trudu rodzenia i wychowania dzieci. Nie tak dawno, przy okazji Bożego Narodzenia, rozmawiałem z pewnym małżeństwem i oni powiedzieli, podjęliśmy świadomie decyzję, że żona nie będzie pracować. Wiedzieliśmy, że będziemy biedniejsi, ale mamy trójkę dzieci. Chcieliśmy, żeby mieli matkę na co dzień. Chcieliśmy, żeby to ognisko domowe było zadbane, żeby ojciec, który wraca po pracy do domu, żeby zawsze został przygotowane to wszystko, co rodzinie potrzebne do codziennego życia. Kiedyś może to wszystko było prostsze i na pewno wielu jest takich, którzy powiedzą: ksiądz może tak mówić, ale wychować dziecko dzisiaj nie jest łatwo. To prawda, że brakuje często pieniędzy, ale prawdą jest też, że w tym kraju
zawsze tak było, że trzeba było zmagać się z ubóstwem, żyć skromnie. I to kwestia pewnej hierarchii wartości. Kiedyś, gdy jeszcze nie było ubezpieczeń społecznych, to właśnie dzieci były gwarantem, jakby zabezpieczeniem na starość dla rodziców. A dziś, pamiętam, kilka lat temu byłem na roztoczu i jedni mi mówią tak, jak rozmawiałem z nimi na temat, co się dzisiaj rolnikom opłaca. Oni mówią, proszę księdza, najbardziej to się opłaca mieć babkę z dobrą rentą. Mniej zje, a więcej dochodu niż czterech krów. Takie paradoksy. Starzy przyjmują rodzinę. Bywa i tak. Ale niezależnie przecież od tego, co jest w prawodawstwie, to rodzina opiera się na miłości, a miłość kształtuje życie. To jest kwestia wyborów, które każda para stająca przed ołtarzem w swoim sercu dokonuje. Dzisiaj mamy dziękować Bogu za tych wszystkich, którzy się nie dali. Zrezygnować może z wyższego statusu materialnego. Może z nowych obowiązków, z podejmowania ich, ale pozostali wierni swojemu powołaniu do bycia rodzicami, do przekazywania życia, do kształtowania z wielką determinacją tego środowiska, które jest w domu rodzinnym. Obyśmy wszyscy obejmowani modlitwą i troską te wszystkie rodziny, które są wokół nas. Obyśmy chcieli dostrzegać piękno ich powołania, może niewymierne w kategoriach liczbowych, w kategoriach pieniędzy, ale na pewno zgodne z planem Bożym, zgodne z tym, co Bóg zaplanował, żeby ludzie zarządzając świat, wypełniali Jego wolę. Bo jak mówił jeden z ojców Kościoła, żyjący człowiek jest chwałą Boga. Proszę więc Boga, żeby wspierał wszystkie rodziny, zwłaszcza borykające się z różnymi problemami, kłopotami, wszystkie zagrożone rozbiciem, wszystkie, które nie potrafią się zdecydować na kolejne potomstwo, aby byli wielkoduszni w odpowiedzi na Boże wezwanie, aby potrafili w tym swoim małżeństwie rozpoznawać i wypełniać wolę Bożą. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech to będzie wyraz naszych życzeń dla czcigodnych jubilatów, bo przecież przede wszystkim życzymy im Bożego błogosławieństwa. W nim jest zawarte wszelkie dobro dla pomyślności, jakiej możemy przyjrzeć. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen. I teraz zapraszam jubilatów, żeby podchodzili. Niechaj dziś po to Pan był. Magdalena i Zbawiciel Michałowski.
Macie jedno. Proszę. Amen, Amen, Kosińscy. Gdzieś się zawieruszył. Cześć Boże, że Pan błogosławi. No, dalej. Ołowscy, to jesteście... Czy Orłowscy? A to nie, Ołowscy to... Szczepanie. Pan Bóg błogosławi, Boże. Jolanta i Michał, a no właśnie, a wy dostaliście kogo? Rudnicki. Proszę bardzo, i teraz Państwo Ślązek. Wiedziałem, że gdzieś byliście. Przepraszam, bardzo się pomyślałem. Teraz kto? Super. Niech Pan Bóg błogosławi, szczęść Boże. Teraz kogo mamy? Stoła. Niech Pan Bóg błogosławi, szczęść Boże. A Państwo Orłowcy są? To dalej Pan. Jubileusz 15-lecie. Agnieszka i Mariusz Karłowski. Niech Pan Bóg błogosławi. Joanna i Paweł Maris. Aneta i Pada Niewolscy. Anna i Arkadiusz Paulscy. Pewnie macie dzieci na Polaków, niech on wam przyjdzie. Nie, Maris. A w Malezji. No dalej. W tyłu? Pachulscy. Niech Pan Bóg błogosławi, szczęść Boże. Barbara i Jacek Grosz. Tak. Graszyna i Dariusz. I Dyniscy. Tak? Pan Bóg błogosławi. Państwo Dyniscy. Szczęść Boże, niech Pan Bóg. Jubileusz 20-lecia. Dorota i Stanisław Abramowscy. Katarzyna i Piotr Bielicy. Beata i Paweł Kratko. Państwo Bielicy? Tak. Magdalena i Jerzy Kaczmarek. Państwo? Tak. Pan Bielicy. Katarzyna i Arkadiusz Kalinowski. Pan Bóg Kalinowski. Ewa i Dariusz Konstant. Pan Bóg Kalinowski. Walczykowski. Pan Bóg Kalinowski. Małgorzata i Dariusz Witold. A Państwo, które dbacie? No właśnie, no słuchajcie, że Pana Pawła. Agnieszka i Mieczysław Zagórski. Mariola i Leszek Żołądek. Barbara i Wincenty Łuszkiewiczowie.
Ewa i Krzysztof Mazek. Teresa i Adam Nowicy. Dorota i Ryszard Sobczukowie. Alicja i Zbigniew Kłodzian. Urszula i Andrzej Wójcik. Hanna i Marek Zagórski. Elżbieta i Janusz Skutka. Jubileusz 35-lecia. Teresa i Mirosław Kołusz. Zofia i Grzegorz Kowalczyk. Jadwiga i Henryk Maziejewski. Jadwiga i Adam Okuniewski. Państwo macierzyste? Barbara i Adam Szczepański. Maria i Wiesław Kościół-Zajczyk. Elżbieta i Zygmunt Kaczyk. Lidia i Stanisław Wójcicy. Lucyna i Wiesław Dzieliński. Jubileusz 40-lecia. Państwo Grażyna i Tadeusz Tomański. Alina i Stanisław Kołca. Alina i Wiesław Krawczyński. Ewa i Zygmunt Kurek. Alina i Jan Młodecy. Anna i Władysław Krokusty. Barbara i Andrzej Światek. Jubileusz 45-lecia. Państwo Jadwiga i Antoni Antoszczakowie. Anna i Jan Deczewscy. Alina i Ryszard Marks. Teresa i Zenon Mrożek. Jubileusz 50-lecia. No proszę. Stanisława i Maria Bożu. Barbara i Kazimierz Kowalczyk. Teresa i Roman Kulbascy. Mirosława i Józef Nowak. Anna i Wiesław Zanowscy. Jubileusz 55-lecia. Państwo Kalina i Wojciech Słowiński.
jubileusz 60-lecia Jadwiga i Stanisława Wojnowskie. Poprzeczka coraz wyżej. I teraz uwaga, najstarsi seniorzy. Jubileusz 65-lecia Zofia i Aleksander Cieśni. Niestety dziecko biorą, bo nie ma ich do pochodu. Gratulacje biorą dzieci szanownego miasta. Na wesoło. Bardzo dziękujemy. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.